To tylko fragment kompozycji Maurycego Ravela Barka na oceanie z jego cyklu Miroir na fortepian solo, iskrząca się refleksami światła i bryzą na powierzchni morskich fal, a tymczasem do trójkowego studia dopłynęła moja gościni, która na łodzi spędziła kilka tygodni. Płynąc przez Atlantyk, jej ostatni album Tam to 11 piosenek, które jak mówi są przygodami, wędrówkami w różnych kierunkach. Sięganiem dalej i dalej, albo bliżej i bliżej. Morze wypełnia ten album, a procesowi powstawania towarzyszył jego szum. Przed Państwem Natalia Przybysz. Cześć Natalia. Cześć Bartek. Miło mi jest Ciebie gościć w dzisiejszym morskim pianokręgu i w ogóle w trójce. I bardzo Ci dziękuję za ten album, który we mnie w jakiś sposób w ogóle odczarował kontakt z morzem, właściwie zaczarował moją relację z morzem. Pozwól proszę, że naszą rozmowę zacznę od przywołania mojego wspomnienia, w którym po raz pierwszy zobaczyłem morze. Całą rodziną jechaliśmy wypchanym po brzegi maluchem z Lublina. Podróż trwała po prostu wieki, ale wspominam ją bardzo dobrze. Pamiętam, że kiedy dojechaliśmy do miejscowości Gąski i zobaczyłem morze, ruszyłem w te pędy, nie wiem, miałem dosłownie parę lat, chyba 6-7 i biegłem w jego stronę krzycząc i naprawdę nie mogłem, a może nawet tak trochę nie chciałem się zatrzymać. Pamiętam też, że wbiegłem do morza w ubraniu, oniemiały z wrażenia. Po prostu jego majestat był jak magnes i proszę powiedz, czy ty pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z morzem? Jakie ono było? Wiesz co? Wydaje mi się, że pamiętam po części dzięki slajdom, które moi rodzice, jak pojechaliśmy do Grecji pierwszy raz, to przywieźli i my mieliśmy na ścianie, wyświetlaliśmy takie slajdy i nie jestem pewna, czy ja pamiętam to, że ten piasek w moich sandałkach po prostu palił mi stopy i ja krzyczałam, że to jest takie gorące i biegłam też do morza jak taki żółwik, który po prostu się wykluł z jajka. Myślę, że miałam maksymalnie 4 lata, może 3, bo moja siostra już była na świecie, ale ona była takim bardziej bobasem. I byliśmy w Grecji samochodem z rodzicami. To też wyczyn. I takie zdjęcia różne stare mamy z tamtej wycieczki. Ale być może pamiętam jeszcze coś wcześniej z Dębek, gdzie jeździliśmy, ale nie mam takiego ewidentnego jednego obrazu. Chyba najsilniejsze są jednak te slajdy z Grecji. Takie dziwne, jakieś prześwietlone zdjęcia. Taki straszny Olimp w ogóle. Takich szarych zdjęciach. W ogóle dopiero teraz, wiesz, zadałeś mi to pytanie i zaczęłam się zastanawiać nad tym. Ale tak sobie teraz właściwie też pomyślałem, że ta Natalia ileś tam lat później znowu znajduje się w tej Grecji i tworzy swój album poświęcony morzu. Powiedz, czy jakieś nowe odkryłaś w sobie uczucie albo myśl, którą właśnie dzięki morzu już teraz posiadasz, dzięki obecności, płynięciu przez ocean? No tak. Nowe uczucie to chyba maluczkość własną. Taką, wobec olbrzymiości morza po prostu uczucie tego, że jestem mała. I tak, i że to jest jakby i łatwe i trudne jednocześnie być małą. No i zaczęłam się w związku z tą płytą i w związku z tym, że morze było bardzo dużą inspiracją, zaczęłam się uczyć pływać. Mam super nauczycielkę i cały czas, jak wchodzę nawet do basenu, dosyć często w ostatnich miesiącach, to zawsze to jest o oddechu, o kontakcie ze sobą i z oddechem i z lękiem, ze strachem. Ja kilka razy w życiu też się topiłam w dzieciństwie, więc odzyskuję jakieś zaufanie, a jednocześnie częściowo do wody, a częściowo do siebie. Taki kontakt jakoś buduję. I pierwszy raz też zeszłego lata w ogóle pływałam tak w Bałtyku takim falującym. Bo wydawało mi się, że to jest w ogóle niemożliwe.
Więc to, że morze jest tutaj moją inspiracją i było, to nie oznacza, że ja mam je jakoś bardzo oswojone wcale. No tak. A jeszcze też chciałem zapytać, bo jestem ogromnym fanem okładki twojego albumu i tego, jak stoisz tam i patrzysz w morze, i powiedz mi, czy to jest rzeczywiście patrzenie w dal, czy patrzenie w siebie? Wydaje mi się, że no to, co... bo ta płyta jest właśnie o morzu, ale ona jest też bardzo o emocjach i... to chyba w ogóle przyroda ma do siebie, że jest takim lustrem i pomaga nam wracać do siebie, i tak jak dużo trudniej bywa skupić się na własnym oddechu, można posłuchać wiatru, który jest najstarszym duchem. I z jednej strony patrzeć w dal i jednocześnie patrzeć w głąb, co mi się wydaje, że jest takim prawdziwym kierunkiem w dwie strony, bo takim jogicznym, no takim poczuciem też tego, że jesteśmy jakąś jednością z tym, co nas otacza, taką imersją po prostu. Tak, ja tutaj teraz zaryzykuję takie stwierdzenie, że kiedy płaczemy, to też właściwie tworzymy sobie takie własne morza. Tak, słone. Pod oczami. Czy w związku z tym morze albo bycie na oceanie, albo przy morzu daje jakby takie większe przyzwolenie na płacz? A pytam o to dlatego, że właśnie rozmawialiśmy z Natalią kilka dni temu o tym, że bardzo lubimy, jak na naszych koncertach publiczność wzrusza się do łez i że w ogóle ludzie, którzy pozwalają sobie na płacz, są świetni. Tak, są tacy miększy. Poczekaj, bo teraz się zagubiłam. Jakie było pytanie? Tak, to pytałem o to przyzwolenie na płakanie przy morzu albo w morzu. Totalnie. Nikt wtedy nie widzi, nikt wtedy nie pozna, co jest łzą, a co jest wodą morską. Zdecydowanie tak. Ja płynąc przez ocean w ramach programu telewizyjnego, co dla wielu może wydać się totalnie nieprawdą, że to się w ogóle nie wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. Tam nie było żadnej drugiej łódki z make-upem ani nic takiego. Naprawdę w gronie ludzi, których też nie wybraliśmy, byliśmy wręcz celowo tak jakoś dobierani, żeby nam było trudniej w tym programie przez Atlantyk przepłynąć. A jednak, co ciekawe, że z jednej strony nie miałam klaustrofobii na tej małej łódce, a z drugiej strony nie miałam też agorafobii. I gdzieś znajdowałam jeszcze swoją przestrzeń i naprawdę miałam dużo tam przestrzeni na to, żeby sobie tak jakoś czytać różne książki i sobie potroszę płakać w różnych kącikach. Naprawdę mega terapeutyczna też wędrówka to była.